Nie, proszę Państwa, to coś niesamowitego. Nie mogę w to uwierzyć. Widocznie ta perełka z pierwszej edycji przyniosła mi szczęście, ale radością moją jest to, że to wyróżnienie, ten laur, który wieńczy mi czoło, jest w roku, w którym Słowacki jest tak bliski nam z okazji 200-lecia urodzin. Zgotowano mu taką cudowną imprezę, happening, jak to się dzisiaj mówi, takie typowo polskie słowo, dlatego że to młodsze pokolenie jest już z nim na ty, to jest nasz Julek. Proszę Państwa, niech on patronuje tej mowie polskiej, a ja, wzruszony, dziękując zarówno jurorom, jak i całemu audytorium, dedykuję Państwu rzecz następującą. Okazuje się, że aktor może to tak niewiele, potrafi jednak odkryć sens, cel drugiemu. To chroni go od zapomnienia, zostaje w sercach, we wspomnieniach współczesnych. Współcześni, śmiejecie się ze mnie, że kiedy piszę słowa, rymy, pytacie, czy my nie drwimy z wielkiej poezji, bo może to sam wieszcz Słowacki, Gałczyński może to napisał, a który by nie śmiał udawać wierszopisa. Więc co jest sztuką? Co poezją? Pytam was, o przezacni znawcy. Spojrzenie, gest i serca drżenie. I przedrzeźnianie was, aktorskie cienie wielkiego świata teatru, faktu, ułudy, komedii ludzkiej wymyślonej już w przódy. Aktor to tak niewiele? Ej, przyjaciele, dziękuję wam w tym dniu z ukłonem.